Cześć, dzień dobry, witajcie kochani. Witajcie w sobotę 18 czerwca po udanej wycieczce do Pragi z tym oto nowymi pąkami. Patrzcie, jak tu się pięknie rozwijają. Witam z dobrą kawą cały świat i kłaniam się niziutko. Zapraszam na dobrą kawę. Zapraszam też do oglądania, kto jeszcze nie widział, wycieczki do Pragi. Tak, wczoraj posłuchajcie przy piątku, jak już tak trochę pracy, już tak powiem, przeszło i można było sobie pozwolić na wyjazd. Siedliśmy 250 km do Pragi i pojechaliśmy. Były dwa cele, pokazałam jeden. Drugi przyjdzie z czasem. Kochani, witaj Sylwusiu, o może jeszcze powiem tak. Witam Gabrysiu, witam Anusia, witam Basieńkę. Witam Mariole, witam Magdalenę Marię, witam panów i witam panie. Witaj Adi, brodacz Adi. Paulinko, dzień dobry po sąsiedzku w Niemczech. A ci dzień dobry po sąsiedzku w Niemczech. Kochani, przepiękna sobota, przepiękny czas. Widzieliście, jakże dużo tych ludzi, tam człowiek stanie. I to nie jest tak, że będzie przez chwilę sam. Nie, tam po prostu ten tłum płynie, ale to jest jeszcze, to nie jest ten szczyt tego tłumu, bo to dopiero wieczorem się zaczyna, w sobotę wieczorem. To tak jest, no bardzo popularne miejsce. Bardzo popularne miejsce dla w ogóle dla zwiedzających. I staliśmy po ten kawałeczek, kupiliśmy kawałek szynki, żeby spróbować tej wędzonej. I tak fajnie słychać z tyłu rozmowy. No to co weźmiesz? Po polsku oczywiście. Kiełbasę czy szynkę? Czy te haluśki, to takie kluseczki. No to ja się odwracam i mówię, nie no, no i oczywiście piwo. Ja mówię, no tak w Pradze bez piwa. No i oczywiście dzień dobry. Jakie to, jaka jest serdeczność, posłuchajcie, między Polakami. Ja myślę, że chyba między wszystkimi ludźmi. Także tak, od razu porozmawialiśmy. A tak, a o tym, a o tamtym. Także przemiłe spotkania. Przemiły taki sympatyczny wyjazd. Pogoda sprzyja. Tutaj w Niemczech jest różnica, bo to, kochani, jak człowiek tutaj mieszka na co dzień i widzi tych ludzi, te zwyczaje, taką codzienność, to jak pojedzie do Czech i zobaczy to miasto, to też tą różnicę tak bardzo widać. Na wsi w Czechach, no to tak. No jest dużo, tak powiem, może nie chciałabym użyć tego słowa, jest inaczej. I to nie jest kwestia różnicy pokolenia. To jest kwestia różnicy poziomu życia. No i teraz jest pytanie, czy wieś czeska będzie taka jak niemiecka? Nie. To nie jest kwestia 10 lat, 20. Nie, bo to trzeba byłoby po prostu wszystko zmienić. A to tak nie działa. Po prostu zostają te stare, tak jak u nas. Jeżeli jest stary dom i stare ogrodzenie, w ogóle gdziekolwiek, to póki się go nie zburzy i nie postawi czegokolwiek innego, no to się nie zmienia. Zmienia się właściciel domu, można w ogródku zmienić, ale murów, jeżeli nie trzeba, to nie ruszamy. Kochani, jak tam moje pomidorki, jak widzicie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, ale ten, no wow. To miały być różne odmiany i są. Tu jest taki troszeczkę inny kształtem, a tu no to przecież krzaczysko. Grudnik czerwcowy kwitnie. No i kwiatuszku drogi. No tak sobie wybrałeś taką porę kwitnienia. Zobaczymy, czy w grudniu zakwitnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobota. Jeżeli ktoś się zabiera za pracę, to spokojnej pracy, udanej. A jeżeli ma ktoś chęć na wyjazd, no to udanego wyjazdu, udanego odpoczynku. Kochani, życzę dobrej kawy, eleganckim towarzystwie i oczywiście pogody ducha. Cieszmy się. Mamy piękną pogodę, radujmy się, bądźmy uśmiechnięci.
a świat uśmiecha się do nas. Do jutra, pa!